kurczę, ludzie, jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn na świecie i cieszymy się z tego, no. Wyszłaś na boisko w drugiej połowie i tak z niczego, momentalnie w ciągu kilkudziesięciu sekund obroniłaś dwa rzuty karne. Tak wyszło, no co mam, to nie jest jakaś filozofia, to człowiek może mieć rozpisane te rzuty, ale wychodzi, jest mega wielki stres, jest jakieś tam parcie na wynik, każdy gdzieś tam w głowie czuje tą szansę, że możemy wygrać i jednego we mnie trafiła, drugiego obroniłam, no kurczę, no pech Francuzek. Całą pierwszą połowę dla odmiany przesiedziałaś na ławce, patrzyłaś na wspaniałą grę koleżanek w obronie, patrzyłaś na kapitalną postawę Małgosi Gabskiej w bramce. Tak jest, ja tutaj już to gdzieś powiedziałam, ja mogę z wielką chęcią czyścić Małgosi buty, wiązać jej sznurówki, nawet syna jestem w stanie przypilnować, chociaż dzieci to tak nie bardzo moja sprawa. I pracujesz w przedszkolu. Tak, pozdrawiam moje dzieciaki przy okazji, ale kurczę, no szczerze, my jesteśmy w najlepszej czwórce na świecie, jest wszystko jedno, której z nas będzie iść, czy ona odbije, czy ja, byleby której szło i to szaleństwo trwało dalej.